Cześć, tu Michał Kucharczyk. Jestem nowym zawodnikiem w Pogoni Szczecin. Czuję się bardzo dobrze, jestem zadowolony, że obie strony były zdeterminowane do szybkiego dojścia do porozumienia i podpisania kontraktu. Jestem zadowolony, że będę brał udział jakby w budowaniu nowego projektu, bo powstaje stadion, powstaje wiele boisk tutaj przy stadionie dla klubu, nie tylko dla pierwszego zespołu, ale też akademii. Dlatego będę miał przyjemność trenowania na tych boiskach. Jakie mam cele na pierwsze dni? Przede wszystkim dobrze poznać się z chłopakami, poznać się z drużyną, wejść dobrze, jak to się mówi, do zespołu, poznać sztab, poznać ludzi pracujących w klubie, bo to jest najważniejsze, żeby na samym początku zawiązać te relacje, aby wszystko potem mogło ułożyć się dużo lepiej. Nie oszukując, śledziłem. Wiadomo też z jakich przyczyn Ekstraklasy, czy zdążyłem się stęsknić. Nie za bardzo, bo spędziłem tylko rok poza granicami kraju. Jednak ta sytuacja, która teraz jest na świecie, przyczyniła się do tego, że chciałem po prostu wrócić do Polski, wrócić do rodziny i cieszę się, że tutaj jestem. Czy śledziłem grę Pogoni? Tak samo wiele razy. Oglądałem także, gdy grała z Legią, wiadomo, też każdy wie, jakimi wynikami kończyły się spotkania. Wiem, że w Pogoni jest dużo młodych zawodników, ale także i doświadczonych jak Fronci, czy Kamil Drygas, Damian Dąbrowski, więc tak samo mam rozeznanie, jeśli chodzi o drużynę Pogoni i myślę, że oni, taki jak i ja, szybko znajdziemy wspólny język na boisku.